Cześć, z tej strony Mateusz i dzisiaj zapraszam Was na krótką, ale wydaje się, że malowniczą wycieczkę w Beskidzie Sądeckim. W planach na dzisiaj mam taką ciekawą pętelkę, a moim pierwszym przystankiem na trasie ma być Bacówka nad Wierchomlą. Bo to właśnie z Wierchomli, konkretnie z Małej, dzisiaj wystartowałem. No i dreptam sobie już czarnym szlakiem. O, jest. Miałem powiedzieć, że jak na złość nie ma czarnych oznaczeń, są. Nie musicie podejrzewać, że zmyślam. No ale oczywiście w opisie zostawię Wam link do wpisu na blogu i do mapki, żebyście sobie mogli prześledzić tę trasę. Zwłaszcza, że możliwości, gdzie zostawić samochód w Wierchomli Małej jest co najmniej kilka. Ja kierowałem się moją męską intuicją i zostawiłem go po prostu na takim placu przy drodze. Mam nadzieję, że będzie tam na mnie czekał. Był znak, że można tam parkować. No i ta pierwsza część wędrówki prowadziła przez górną część miejscowości. Była raczej taka rozgrzewkowa. A tutaj widzę, że już góry. Czyli trochę trzeba się wysilić. Co pewnie słyszycie po moim głosie. Ale pędzę. Jeżeli ten rytmiczny sposób stawiania kroków pędzeniem można nazwać, bo w Bacówce czeka na mnie kawa. A jeżeli nie czeka, to ja poczekam. Bo wyruszyłem tutaj bardzo wcześnie i powiem Wam, że już niemal czuję jej zapach. Po tym odcinku przez mroczny las moje oczy wytrzymają taki nadmiar słońca. Rzeczywiście się wypogadza, więc powinno być za chwilę wspaniale. No bo jest, jak to w Beskidach. Cicho, spokojnie, czasami coś drze się w krzakach. Ale ogólnie ten czarny szlak jest całkiem przyjemny. Może jedno albo dwa takie krótkie, bardziej intensywne fragmenty spotkacie, ale generalnie po prostu tupta się wyżej. A co więcej, do Bacówki możecie dotrzeć też znacznie łagodniejszym szlakiem, gdybyście tak zdecydowali. On jest oznaczony jako ścieżka rowerowa czasami, więc po prostu w Wierchomli Małej musicie odbić na nią i sobie będziecie spacerować, co prawda dłuższym nieco szlakiem, ale znacznie bardziej łagodnym, już nie mówiąc o tym, że będziecie mogli po prostu do Bacówki podjechać rowerem. Zostało mi kilka, może kilkanaście minut marszu i dotrę do schroniska, czyli do pierwszego celu mojej wędrówki. No a gdybyście się zastanawiali, jak długo trzeba do niej iść, to trochę ponad godzinę. W zależności od miejsca, z którego tak na dobrą sprawę wystartujecie. No ja ciągle sobie tutaj maszeruję szlakiem na tym odcinku wzdłuż lasu, ale widzę, że gdybyście byli bardzo spragnieni kawy, to tam przez polanę prowadzi taka ścieżka na przełaj. Też pewnie można z niej skorzystać. No i jestem już na grzbiecie. Grzbiecie nie byle jakim, bo jest niezwykle widokowy. Nawiasem mówiąc, stamtąd właśnie przyszedłem, tą polanką. A ten grzbiet w paśmie Jaworzyny Krynickiej łączy szczyty o nazwie Runek i Pusta Wielka. No i na tym grzbiecie znajduje się kilka widokowych polan, między innymi właśnie polana nad Wierchomlą, na której to zlokalizowane jest schronisko, ale będzie ich więcej, więc no, będzie co oglądać. A nigdy tutaj jeszcze nie byłem, więc ja też będę z ciekawością każdy ten metr, kilometr pokonywał. Gdzieś tam powinno się znajdować pasmo Radziejowej, czyli najwyższego szczytu Beskidu Sądeckiego, ale jest troszkę skryte pod chmurami, które, tak zupełnie szczerze mówiąc, no dzisiaj są niezwykle klimatyczne, bo tak się przetaczają przez te grzbiety.
Naprawdę jest fajnie, a zaraz będę pił kawę, więc będzie jeszcze fajniej. Piękny widok. Nie mogę się napatrzeć, zwłaszcza, że w lasach widać już, że niektóre drzewa łapią takich jesiennych kolorów. Słyszałem dużo dobrego o tutejszym schronisku, ale że jest zlokalizowane w tak urokliwym miejscu, to sobie nie wyobrażałem. Wiecie, zdjęcia w internecie nie zawsze odpowiadają temu, co się widzi na własne oczy. Są tu też ławeczki, jakieś miejsce na ognisko. No i z tego, co kojarzę, jest też piękny, przeszklony taras z widokiem na Tatry, których szukam trochę tęsknym wzrokiem, ale może objawią mi się przy kawie. Pooglądajmy. Jedno słowo ciśnie mi się na usta – klimatycznie. Kawa była pyszna, jak zwykle. Widoki też wyborne. Co prawda Tatry się nie pokazały, ale nie ma na co narzekać, bo ten taras robi naprawdę niesamowite wrażenie. Można by tam siedzieć i siedzieć, aż się trochę rozleniwiłem. Ale trzeba było ruszyć dalszą drogę, no bo przede mną jeszcze kawałek. Opuściłem właśnie Bacówkę, pozdrawiam załogę. I polanę nad Wierchomlą i tych polan odwiedzę jeszcze kilka w czasie mojej wędrówki, więc tutaj na skrzyżowaniu szlaków wybieram oznaczenia niebieskie i teraz będę mknął, znowu słowo na wyrost, przed siebie właśnie tym grzbietem w stronę Pustej Wielkiej. Długie Mułaki. Nie bójcie się, tak się po prostu nazywa ta polana, przez którą teraz maszeruję. I jest to jedna z polan porastających właśnie ten grzbiet w kierunku Pustej Wielkiej. Od innych oddzielona jest w zasadzie takimi wąskimi pasami lasu. To sprawia, że naprawdę jest tutaj czym nacieszyć oko. Również ta, jak i większość polan i hal górskich w Beskidach, jest dziełem człowieka. W przyszłości zwierzęta wypasali tutaj Łemkowie. Po ich wysiedleniu w 1947 ziemię tę użytkowała ludność z Wierchomli Wielkiej, Wierchomli Małej właśnie. No i dzięki temu polany te nie zarosły lasem i dzisiaj możemy cieszyć się takimi widokami. Czasami szlak ucieka z tej szerokiej, wyraźnej drogi taką ścieżynką na przykład do lasu, więc warto raz na jakiś czas sprawdzić, czy gdzieś tam na pobliskim drzewie nie ma przypadkiem niebieskiego śladu po farbie. Chciałem dobrze, ale chyba możecie zapomnieć o tym, co przed chwilą powiedziałem, bo ta ścieżka przez las łączy się tu dalej z tą gruntową, szeroką, wyraźną drogą, także śmiało idźcie tak, jak wam wygodniej. To też Mułaki, tylko że już wyżnie. Znajduje się tutaj stacja narciarska Wierchomla
co pewnie gdzieś tam za moimi plecami widzicie, i górna stacja też wyciągu krzesełkowego. Ponoć w okresie zimowym cała okolica zamienia się w prężnie działający ośrodek narciarski. Ale czy tak jest, to wam nic więcej na ten temat nie powiem, ponieważ na nartach jeżdżę prawie tak samo dobrze, jak i pływam. Czyli wcale. Mówiłem wcześniej, że wam jej nie pokażę, bo ukryła się pod chmurami. No to łaskawie wylazła spod nich. Mowa oczywiście o paśmie Radziejowej i najwyższym szczycie Beskidu Sądeckiego, czyli Radziejowej właśnie. Jeżeli zerkniecie, ja wam oczywiście to przybliżę, to zobaczycie, że tuż po lewej stronie jest takie głębokie wcięcie, to przełęcz Żłobki, a jeszcze bardziej na lewo dwa charakterystyczne rogacze. A jeśli byśmy skierowali wzrok całkiem tam, to w oddali zobaczyć można też Beskid Wyspowy z Mogielicą na czele, najwyższym jej szczytem, gdzie byłem swoją drogą kilka tygodni temu, więc wam podlinkuję. Zobaczcie sobie, bo to też naprawdę malowniczy szczyt. Krótki meldunek z trasy, ciągle jest przepięknie, a ja tymczasem podchodzę na Jaworzynkę. I podchodzę to jest dobre słowo, bo do tej pory można było mówić o spacerze, a tutaj już teren delikatnie, ale jednak pnie się do góry. Znowu do lasu, tym razem wydaje mi się, że na dłuższą chwilę, bo z tabliczki, którą mijałem, wynikało, że mniej więcej pół godziny podejścia czeka mnie na Pustą Wielką, bo to tam idę. Ale ten las wydaje się taki dosyć ciekawy, bo ta ścieżynka jest taka wąska, las jest zielony, bujny, taki bogaty. Wiecie, to nie jest taki zbiór patyków, jak to się niekiedy trafia. Dookoła jest zielono, jest tutaj na czym zawiesić oko. No i przede wszystkim pachnie lasem. Tego wam nie pokażę, ale wczoraj chyba w nocy padał deszcz, więc wiecie jak to jest po opadach, gdy się wejdzie do lasu. Po prostu aż go czuć. Do szczytu pozostało 5 minut, a ten ostatni fragment szlaku prowadził taką wąską ścieżką. Warto jej pilnować czasami. A w dodatku, w porównaniu z tym dotychczasowym spacerem, no wymagał nieco wysiłku, ale tylko nieco, nie ma co panikować. No i nie spodziewam się jakichś widoków z tej Pustej Wielkiej, ale szczyt to zawsze szczyt i mimo wszystko miło będzie na niego wleźć. Wyobraźcie sobie, że to były pierwsze osoby, które spotkałem od momentu mojego wyjścia z bacówki, więc szlak nie tylko był widokowy, ale było na nim niesamowicie spokojnie. Pusta Wielka to szczyt, który jest zalesiony, więc trochę muszę rozczarować wszystkich fanów widoków, ale mnie nie powstrzyma to przed zobaczeniem, co tak naprawdę stąd widać.
okolicy szczytu jest kilka ciekawych wychodni skalnych, ale rzeczywiście, jeżeli nie umiecie latać, to zbyt dużo nie zobaczycie. A mi teraz pozostała już kwestia powrotu, czyli domknięcia pętelki. No i to się może wydawać problematyczne, stojąc tam na szczycie, bo ten szlak, który mnie początkowo interesuje, czyli czarny, to taka wąska ścieżynka wśród borówczyn. Więc po prostu, gdybyście tutaj byli, to wybierzcie oznaczenia czarne, prowadzące początkowo w stronę Żegiestowa. No i tam kawałek dalej, miejmy nadzieję, czeka na mnie skrzyżowanie szlaków. I tam już oznaczenia czerwone, które powinny mnie do końca wędrówki prowadzić do Wierchomli Wielkiej. Chyba się nie myliłem, bo z takiej dosyć szerokiej drogi ścieżka odbija w prawo. Tu jest też nawet skrzyżowanie szlaków. Nie jest zbyt okazałe, ale jest. Więc jeżeli nie uśniecie tutaj na tym szlaku albo się nie zagadacie, to nie powinniście mieć problemu, żeby je odnaleźć. Jak ktoś lubi leśny spokój, to ten odcinek też gorąco polecam. No i dopiero teraz zrozumiałem, tak wiem, chwilę mi zeszło, dlaczego to skrzyżowanie szlaków nie było bardziej okazałe. A to dlatego, że pewnie też zauważyliście, że to nie jest typowy szlak PTTK, ten czerwony, bo wtedy byłby oznaczony w inny sposób, byłyby dwa białe pasy i jeden czerwony, tylko zapewne jest to jakaś ścieżka tematyczna. W praktyce nie robi mi to różnicy, bo wystarczy, że ten kolor rozpoznam na drzewie i gdzieś tam dojdę, a mówiąc gdzieś na metę wędrówki, ale to tylko taka ciekawostka. Naprawdę podoba mi się ten odcinek. Takimi łąkami schodzę już do Wierchomli Wielkiej, czyli na metę mojej wędrówki. Będzie mnie czekał jeszcze, co prawda, asfaltowy odcinek na parking po samochód, ale tego to Wam akurat oszczędzę. Dlatego też myślę, że w takich właśnie pięknych okolicznościach przyrody warto się na dzisiaj pożegnać. Bardzo mi się podobała ta pętelka. No i nie jest ona przesadnie długa, przesadnie męcząca. Mapy wskazują, że mniej więcej 4 godziny 30 minut trzeba, żeby się z nią rozprawić. Ale oczywiście do tego czasu trzeba sobie dodać na przykład odwiedziny w schronisku albo jakąś posiadówkę tutaj na jednej z takich polan, żeby po prostu nacieszyć się widokami. Więc moim zdaniem naprawdę warto. Oczywiście w opisie zostawię Wam link do mapki. No i na sam koniec bardzo, ale to bardzo Wam dziękuję za wszystkie zakupione do tej pory w przedsprzedaży książki i kalendarze. Wydaje mi się, że niektórzy z Was otrzymali już przesyłki, więc śmiało pochwalcie się w komentarzach. Jeszcze raz wielkie dzięki. No i trzymajcie się dobrze. Do zobaczenia. Cześć!